rodziny szczęśliwe. Pozwala nam korzystać z komunikacji miejskiej w sposób taki, jak nam to jest potrzebne, no i zachęca nas do korzystania z rozrywek. Rozrywka szykuje się też w Nysie. Ma być remontowany most i wiadomo, że będą korki. A może ich nie będzie, bo pani burmistrz to mistrzyni dobrych pomysłów. Zachęcamy kierowców do tego, ażeby zabrali ze sobą dowód rejestracyjny ważny oraz prawo jazdy i to ich będzie upoważniało do tego, ażeby bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Bezpłatnie to super, wszak kierowcy i tak nie kupują biletów, bo są kierowcami. Gdy wsiądą do autobusów, w kwestii finansów nic się więc nie zmieni, ale będzie luz na ulicach i czyste powietrze. Można nawet i piwko wypić. A to niestety nie. Same zyski. Niby to tylko darmowy przejazd, ale jednak, jak na Polskę, wyjątkowy odjazd. Paweł Abramowicz, Fakty. Bomba wybuchła rano. Kolejna już w tym sezonie politycznym. Tym razem jeden z członków SLD opuszcza partię Millera i przechodzi do partii Palikota. Dlaczego?